Hejka, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam trening mobility. Stajemy w lekkim rozkroku, stopy na szerokość bioder. Głęboki wdech nosem i wydech ustami. Wdech, wydech. Jeszcze raz wdech nosem, wydech ustami. Ręce zostają na wysokość barków, odwodzenie tułowia. Ręka znajduje się nad głową. Mocno do boku. Kolana mogą być delikatnie ugięte. Jeszcze powtórzymy 4. 4. 3. 2. 1. Zostajemy. Trzymamy. Trzymaj, trzymaj. Mocno ciągnij ręką do boku. Powrót i zmiana strony. Jeszcze raz powrót, zmiana strony. Trzymaj. Zmiana. Ostatni. I powrót. Teraz naprzemiennie unosimy kolano w górę i powrót. Góra, powrót. Góra, powrót. Mocno do góry. Świetnie, jeszcze. Mocno do góry. Unosimy. Brzuch jest spięty, łopatki ściągnięte. Świetnie. Jeszcze, jeszcze. Hop. Hop. 4. 3. 2. 1. I teraz otwieramy biodro. Mocno do góry i do boku. Góra i bok. Góra i bok. Noga, na której stoimy, może być delikatnie ugięta. Brzuch spięty. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze 4. 3. Otwórz mocno biodra. 2. I 1. Zmiana strony. Otwieramy. Hop. Noga do góry, do boku. Góra i bok. Jeszcze, jeszcze. Dawaj, dawaj. Otwieramy, hop. Otwórz. Świetnie, jeszcze. 4. 3. 2. I 1. Stopy na szerokość bioder. Wchodzimy na palce i zejście. Na palce i zejście. I zejście. Przetrzymaj 2 sekundy. 3 i dół. Góra i dół. Jeszcze. Góra i dół. Góra i dół. Zostajemy na palcach i liczymy do 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Luz, rozluźnij. I jeszcze raz wchodzimy dynamicznie na palce i schodzimy. Góra i dół. Góra i dół. Góra i dół. Jeszcze. Hop. Góra i dół. Góra. Brzuch jest spięty. Dół. Góra. I dół. Wchodzimy na 10 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i raz. Luz. Rozluźnij. Nogi ustawiamy szerzej. Szeroko, szeroko. I przechodzimy z nogi na nogę. Na razie powoli. Tylko uginamy kolano naprzemiennie. Plecy cały czas proste. Jak czujesz, że możesz, schodzisz coraz niżej. Na tyle, na ile pozwala Ci Twoje ciało.
kolano kierujesz do zewnątrz. Jeszcze. Dawaj, dawaj. Trzymamy w dole. Trzymaj. Powrót i zmiana strony. Dół. Trzymaj, trzymaj. Łopatki ściągnięte, nie garbimy się. Powrót, zmiana strony. Ręce możemy położyć na ziemię i odrywamy palce u stóp, pięta wciśnięta w matę. Trzymasz i powrót, zmiana strony, ręce zostają na ziemi, trzymamy i odrywamy palce, pięta wciśnięta w matę. Powrót, jeszcze raz zmiana. Hop, wciskamy piętę, palce kierujemy do góry. Powrót, zmiana. I palce do góry. Jeszcze, jeszcze. I powrót. Łączymy nogi. Stopy są na szerokość bioder. Kolana delikatnie ugięte. I teraz pochylamy tułów do przodu. Świetnie. I ręce góra. Do boku. Góra i do boku kierujemy w kierunku pośladków. Góra i bok. Góra i bok. Góra i bok. Trzymamy do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Lecimy do tyłu. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Tył. Góra. Raz, dwa, trzy, cztery, dół, jeszcze, powrót i jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, góra, rozluźnij i wracamy do tej samej pozycji, kolana delikatnie ugięte, pochylamy tułów do przodu, brzuch spięty, mamy i teraz ręce do boku. Świetnie. I dół. Góra. I dół. Głowa jest w przedłużeniu kręgosłupa. Wzrok skierowany na matę. I dół. Ręce ustawiamy w strzałkę. I góra. Hop. I dół. Jeszcze góra. I dół. Jeszcze cztery razy. Dół. Jeszcze trzy. Dół, dwa, dół i ostatni raz i dół. Rozluźniamy, chwilę odpoczynku. Ręce kierujemy w strzałkę i ręce góra. Kierujemy kciuki w górę i powrót. Kciuki w górę i powrót. Skręcamy dłonie, góra, powrót. Kciuki w dół i kciuki w górę. W dół i w górę. Świetnie. Mam nadzieję, że po tym treningu zostawisz kciuka w górę, nie w dół. Jeszcze góra i dół. Góra, dół. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. I raz. Góra, chwila odpoczynku. Świetnie. Przechodzimy na przód maty. Kładziemy ręce na ziemię, przechodzimy do podporu przodem. W tej pozycji zostaniemy chwilę. Dłonie znajdują się pod barkami. Pięty ciągniemy w tył. Głowa w przedłużeniu. Pośladki nie idą w dół. Są w jednej linii z kręgosłupem. Świetnie. Opuszczamy kolana, siadamy pupą na pięty. Teraz rozgrzejemy trochę nasze nadgarstki. Kierujemy dłonie. W ten sposób. Tak. Teraz staramy się docisnąć, ale na tyle, ile masz, ile możesz. Na tyle, ile możesz.
Dobrze. Trzymamy. 4, 3, 2, rozluźnij. Jeszcze kładziemy dłonie. 4, 3, 2, rozluźnij. Teraz kładziemy dłonie w ten sposób. Przenosimy ciężar ciała do przodu, dłonie są wyprostowane. I z boku na bok, delikatnie. I powrót, rozluźnij. Jeszcze raz, to samo powtarzamy. Kładziemy dłonie, podnosimy pupę, przenosimy ciężar ciała na dłonie. I z boku na bok. Delikatnie. Stop. Teraz ręce przenosimy w ten sposób. Zewnętrzną część dłoni kładziemy na matę. Siedzimy pupą na piętach. Nie odrywamy. Powrót rozluźnij. I jeszcze raz. Zewnętrzna część dłoni na matę. I trzymamy. Rozluźnij. Jeszcze powtórzymy po jednym razie. Kładziemy dłonie. Dobrze. I trzymamy. Staramy się docisnąć na tyle, ile możemy, na tyle, ile pozwala nam nasze ciało. 4, 3, 2, rozluźnij. Teraz łączymy, hop. Ręce do boku, dłonie do boku. Unosimy delikatnie pośladki i przenosimy z jednej strony na drugą. Rozluźnij. I zewnętrzna część dłoni. Hop, trzymamy. I rozluźnij. Bardzo dobrze. Teraz siadamy, pupą napięty, palce zadarte, ręce wyciągamy mocno do przodu. Trzymamy. I teraz unosimy pupę, dłonie. Idą jeszcze dalej do przodu. Mamy. I teraz napięty brzuch i spuszczamy tułów do dołu. Palce z tyłu mogą być luźne, mogą być zadarte. Powrót, hop. Trzymamy ręce daleko. Napinamy brzuch i opuszczamy tułów. Ciągniesz rękoma w górę, do przodu i powrót, hop. I jeszcze raz. Powrót, ręce zbliżają się, klęk podparty, zaokrąglij kręgosłup i wyprost. Zaokrąglij, mocno wypchnij łopatki. I wyprost, opuszczamy brzuch w dół, głowa do góry, jeszcze raz, zaokrąglamy, miednica podwinięta i opuszczamy brzuch w dół, klatka do przodu, jeszcze, góra i dół. Opuszczamy brzuch. Za chwilę to ćwiczenie zrobimy w tempie. Góra. I dół. I teraz w tempie. Zaokrągli. Wyprostuj. Zaokrągli. Wyprostuj. Zaokrągli. Wyprostuj. Na maksa wypchnij łopatki do góry. Podwiń miednicę. Wyprost. A nawet przeprost,
Jeszcze. Do góry łopatki. Hop. Wypychamy. I do przodu. Klatka. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Siadamy pupą napięty. Wyciągamy ręce do przodu. I teraz prawa ręka idzie przed, pod lewą. Zewnętrzna część dłoni na macie, na ziemi. Lewą dłoń kierujemy na pośladek. Trzymaj, trzymaj. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ręka do góry. Lewa ręka góra. Trzymaj, trzymaj. I powrót. Na pośladek. Trzymamy. Trzymaj. I góra. Powrót. Prawa ręka wraca. I trzymamy. Trzymaj, trzymaj. I teraz lewa ręka idzie pod prawą. Zewnętrzna część dłoni dotyka maty. Trzymasz. Teraz prawą kładziemy na lewy pośladek, za lewe biodro. I ręka góra. Otwórz klatkę. Jeszcze raz za pośladek, za biodro. I ręka góra. Powrót. Przechodzimy do klęku podpartego. Klęk podparty. Dłonie znajdują się pod barkami. Zadzieramy palce, unosimy kolana. Trzymamy tę pozycję. Nogi troszkę szerzej. Na szerokość maty i pies z głową w dole. Czyli ciągniemy piętami w dół. Trzymamy przez 4, 3, 2, 1. Naprzemiennie uginamy kolano. Jeszcze 4, 3, 2, i raz. Podpór i opuszczamy biodra. Otwieramy klatkę. Trzymamy przez 4, 3, 2 i raz. Zadzieramy palce u stóp, unosimy kolana, pies z głową w dole. Trzymamy. Naprzemiennie uginamy kolana. Raz jedno kolano, raz drugie. Odpychamy się dłońmi od maty. Trzymamy. Ciągniemy piętami w dół. 4, 3, 2. Podpór. I przenosimy biodra w dół. Otwieramy klatkę, ciągniemy biodrami w dół, tak żeby rozciągnąć nasz brzuch, mięsień czworogłowy uda, zadzieramy palce u stóp, unosimy kolana do podporu, pies z głową w dole. Trzymamy i naprzemiennie
uginamy kolana. Jeszcze 4, 3, 2, raz, trzymamy, przechodzimy do podporu, opuszczamy biodra, klatka do przodu. Zadzieramy palce u stóp, unosimy kolana. Jeszcze raz, pies z głową w dole. Trzymamy, trzymamy. Naprzemiennie uginamy kolana. Już mam nadzieję, że czujesz poprawę, że twoja pięta jest coraz bliżej maty albo już jej dotyka. I obie pięty starają się dotknąć maty. Odpychamy się dłońmi. Trzymaj. Podpór. I biodra dół. Klatka do przodu. I siadamy pół napięte. Chwila odpoczynku, z kilka głębokich wdechów, rozluźnij dłonie, bo na pewno są już troszkę zmęczone. Brzuch cały czas aktywny podczas ćwiczeń. Weź kilka głębokich wdechów, wdech nosem i wydech ustami. Wdech i wydech. Jeszcze raz wdech nosem. Wydech ustami. Ostatni raz wdech i wydech. Dłonie kładziemy na matę. Zadzieramy palce u stóp, unosimy kolana. Stopy ustawiamy na szerokość barków. I teraz powoli kręg po kręgu do góry. Świetnie. I nogi szeroko. Dokładnie tak. Palce delikatnie skierowane do zewnątrz. Klatka do przodu, głowa w przedłużeniu kręgosłupa. Plecy proste i przechodzimy do przysiadu jogicznego. Łączymy dłonie. Cały czas klatka jest z przodu. Ręce delikatnie odpychają kolana. I tak trzymamy troszkę w tej pozycji. Otwieramy nasze biodra, otwieramy klatkę. Miednica jest podwinięta, także i cały kręgosłup jest rozluźniony. Długa szyja, czyli ciągniesz głową do góry, nie patrzysz w dół. Ręce odkładasz na ziemię i wstajesz. Jeszcze raz dół. Odpychamy kolana, łączymy dłonie, długa szyja, patrzysz przed siebie. Starasz się całe stopy mieć położone na macie. Ręce dół i wstajesz. Jeszcze powtórzymy tak kilka razy. Dół, łączymy dłonie. I trzymamy w tej pozycji. I górę. Jeszcze dół. Schodzimy tak nisko, jak tylko możemy. Łączymy dłonie. Odpychamy dłońmi kolana. Patrzymy przed siebie. I górę. Jeszcze raz dół. To już przedostatni raz. I trzymamy. Klatka do przodu i góra, hop. Ostatni raz, dół,
Ręce odpychają kolana, dłonie łączymy, klatka do przodu. Nie zatrzymujemy powietrza. I góra. Teraz siadamy w siadzie płaskim. Dokładnie tak. Plecy proste. Pochylamy się do przodu. Palce są obciągnięte. Góra. Nogi szeroko. Tyle, ile możesz. Świetnie. Trzymamy. Plecy są wyprostowane. Klatka skierowana do przodu. I teraz palce ciągniemy w dół. W górę, przepraszam. I w dół. Cały czas sylwetka wyprostowana. Góra. Ciągniesz palcami w górę. I w dół. Jeszcze góra. I dół. Teraz przechodzimy na jedną stronę. Palce są obciągnięte. Dłoń znajduje się nad głową. Ręka znajduje się nad głową. Powrót. Tak mnie niesamowicie słońce praży. Już jestem rozgrzana jak przy kardio. Powrót. Ręka nad głową. Ciągniesz mocno. Powrót. I jeszcze raz. Na drugą stronę. I powrót. Łączymy nogi w siad skrzyżny. Przechodzimy do siadu skrzyżnego. Wdech nosem. Wydech ustami. Jeszcze raz wdech. Wydech. I jeszcze raz wdech nosem. I wydech ustami. I dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że i ta sesja przypadła Ci do gustu. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, do pozostawienia lajka i komentarza. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję Ci bardzo. Pa, pa.